No, więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, w pierwszą niedzielę Adwentu, i trochę dzisiaj będzie taka adwentowa, chociaż nie wprost, chociaż w sumie bardzo wprost, a to zobaczycie, historia. Kolejna historia dzisiaj nie jest zbyt długa, więc pozwolę sobie na parę komentarzy, oczywiście pięć, ale będzie kilka takich troszeczkę dłuższych. Posłuchajcie, proszę, co tam pisaliście pod ostatnim i pod przedostatnim odcinkiem. Pierwszy komentarz od Drake'a Deixa. Tak mówi. Rodzice mi mówili przed ślubem mniej więcej tak. Czerpcie ze skarbca mądrości to, co uważacie za słuszne, a odrzućcie to, z czym się nie zgadzacie. Jakież to dojrzałe słowa rodziców do dziecka. Które zakłada swoją własną rodzinę, uznają, że nasza droga nie musi być taka sama jak ich. Rzeczywiście, bardzo mądre słowa. To pani komentarz odnośnie tych historii z rodzicami i z tym, jak próbują czasem nas na swoją modłę poukładać. Tacy powinni być rodzice. Tak, czerpcie ze skarca mądrości. Jeżeli coś tam znajdziecie dla was dobrego, bierzcie, a odrzucajcie to, z czym się nie zgadzacie. Monika z kolei pisze tak. Dzisiaj robię sobie maraton historii potłuczonych. Właśnie wyszorowałam prysznic i wstawiłam przedostatnie pranie, a przede mną jeszcze rozbieranie regału i generalnie ogarnianie bałaganu, który ostatnio awansował do rangi małego Armagedonu. Za dwa dni przeprowadzka po siedmiu latach kulawej samodzielności wracam na jakiś czas do rodziców, żeby się trochę pozbierać, odpocząć i za jakiś czas zacząć wszystko od nowa. Może nawet kolejną historię wysłucham z rodzicami w samochodzie. Od dawna nieśmiało podsuwam mamie langustę, chociaż na razie bez skutku, ale taką okazję na porządne zszustaczenie grzech przegapić. Jeśli ktoś przypadkiem znajdzie ten komentarz, proszę o modlitwę w intencji bezpiecznej podróży dla nas ponad 500 km przed nami oraz o Bożą opiekę na kolejnym zakręcie mojego życia. Kochana Moniu, pewnie oczywiście już dawno po tej podróży, ale modlitwę obiecuję i rzeczywiście próbuj zszustaczyć, a raczej oczywiście zjezusować swoją mamę. A jeżeli mama tego słucha, to serdecznie pozdrawiam. Kolejny komentarz od Andrzeja. Andrzej pisze tak: Dwa, trzy razy w roku wyjeżdżam w delegację po Europie. Zawsze szykuję sobie zestaw do auta na tak zwane prywatne rekolekcje w drodze, bo w domciu czasu brak. Ojca szóstaka nie słuchałem już kilka lat, i wybrałem sobie nagranie u mocnych w duchu o Bożej Zbroi. Strzał w dziesiątkę, na przeżywane przeze mnie sprawy, choć nagranie już nie z tych najnowszych. Potem w hotelu padła mi karta sieciowa w lapku, a że oczy już nie te i w telefon wolę nie zerkać, uruchomiłem YouTube'a na wielgachnym telewizorze hotelowym i postanowiłem sprawdzić, co tam jeszcze ojciec Adam wymodził. A tu Tauron. Bomba i wcześniejsze nagranie z Agnieszką musiał i jej będę po prostu super. Chwała panu. W drodze powrotnej zapuściłem historię potłuczonej ciurkiem, aż do samego domu prawie tysiąc kilometrów zleciało w śmiechu, wzruszeniu, zadumie, współczuciu modlitwie. No właśnie, prawdziwe rekolekcje z człowieczeństwa i w drodze. Pozdrawiam i błogosławię z serca wszystkich słuchających i publikujących HP Andrzej. Andrzej po pierwsze foch, że tyle lat mnie nie słuchałeś, to oczywiście żart. A po drugie, Andrzej użyłeś bardzo pięknego określenia. Prawdziwe rekolekcje z człowieczeństwa. Koń tak traktuje historie potłuczone to są rekolekcje z człowieczeństwa, z tego jak w naszym człowieczeństwie czasem bardzo potłuczonym Pan Bóg się objawia. Kolejny komentarz o tym Mysterius 19 pisze tak: Szczęść Boże ojcu, ojcu i wszystkim widzom. Przed chwilą wszedłem do domu, wchodzę do pokoju, a tam moja dziewczyna rozpłakana, jakby właśnie dostała informację o stracie bliskiej osoby, łuka i chlipie pod nosem, oglądając HP. Dodam, że jest niewierząca, lecz wyciągnąłem, wciągnąłem ją w słuchanie ojca podcastów. Zapytałem, co się stało, a ona włącza mi od początku dzisiejszy odcinek. Gdy skończyłem, rozpłakałem się jak dziecko i wtórując dziewczynie chlipałem pod nosem. To był, kochani, ten odcinek o tym bólu Konstancji. Pomyślałem o swoim życiu i o tym, co mnie spotkało. Spojrzałem w oczy mojej lubej, a ona poprosiła o modlitwę za Konstancję. Zacząłem się modlić i ku memu zaskoczeniu ona zaczęła powtarzać słowa mojej modlitwy, które wypowiadałem. Nie wiem, czy to nagłe nawrócenie, ale materiał wywarł na niej takie wrażenie, że zrobiłaby wszystko, aby pomóc dzisiejszej autorce. Po chwili uświadomiłem sobie, że moje życie pomimo wielu bólów i ataków padaczki jest cudowne, bo obok mnie siedzi ktoś, komu zawdzięczam życie, bo ona wyciągnęła mnie z nałogu, a moje choroby są niczym przy problemie Konstancji. Wien, wręcz podziękowałem Bogu, że mnie życie doświadczyło, ale niewiele skutków ubocznych zostało. Pozdrawiam was". Bardzo piękny komentarz. Też zobaczcie, że ból Konstancji może będzie jakąś drogą na przykład, do znalezienia Pana Boga przez kogoś. i tak może być z naszymi cierpieniami i z naszymi problemami. Nie bójmy się też na, tak na to patrzeć. I koniec ostatni komentarz trochę z, z przymrużeniem oka od Marty, króciutki. Ojcze Adamie, według mnie ma ksiądz bardzo podobny głos do Pana Gosztyły. Pozdrawiam. To oczywiście pewnie a propos tego, co mówiłem w ostatnim podcaście o Mistrzu Gosztyle. Marta, chociaż bardzo jest miło, że to mówisz, to jednak myślę, że to nieprawda. Mistrz Gosztyła jest absolutnie niezrównany, inaczej nie mam do niego podobnego głosu. Ale to nie szkodzi. Jest tylko jeden pan Gosztyła potrzebny, a też może mój głos do czegoś komuś się yy, przyda. No to moi drodzy, tyle komentarzy. Zapraszam na czołówkę, a potem będzie historia. Mm. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Mai, co boga na ławce spotkała. Moi drodzy moi mili moi kochani Zapraszam Was na właściwą historię. Nie będzie to dzisiaj historia jakoś bardzo dramatyczna, chociaż mówiąca o trudnym doświadczeniu, oczywiście, jak to o większość historii, ale naprawdę bardzo ona mi się złożyła z początkiem adwentu. Nie wiem, czy po drodze się zorientujecie, dlaczego. Oczywiście dwa słowa jeszcze powiem na końcu. Maja do mnie napisała taką historię, goni to jest historia z samego początku naszych podcastów, czyli sprzed mniej więcej dwóch lat, ponad dwóch lat tak jak wam mówimy, tak czasem sobie mieszam, nie? czasem biorę takie nowe historie, czasem do tych starych sięgam, oczywiście wszystkie, kochani, przeglądam. Nie wiem, czy oczywiście, znaczy wiadomo, że wszystkich nie zdołam przeczytać, ale nie bójcie się, ci, którzy dawno napisaliście, one są, wszystkie są zaznaczone w specjalnym folderze, wracam do nich i tak jak wam mówiłem, czasem biorę coś nowego, czasem starego. W sumie tak Biblia mówi, że ojciec rodziny wyciąga ze skarbca rzeczy nowe i stare. Kurczę, kochani, to, co my to robimy, to jest właśnie biblijna przypowieść o ojcu wyciągającym ze skrzyni Różne rzeczy stare i nowe. No ładnie tak mi się to złożyło. Posłuchajcie, kochani, co pisze do nas maja. Szczęść Boże i dzień dobry, ojcze. Szczęść Boże i dzień dobry, Maju. Piszę tego maila po przesłuchaniu pierwszego podcastu historii potłuczonych. Więc idę o zakład, że zanim to ojciec przeczyta, minie 100 tysięcy lat. Ale nie szkodzi. Maju nie minęło 100 tysięcy lat, minęło dwa lata. Ale doczekałaś się. Może kiedyś zdecyduje się ojciec to przeczytać. Jak widać, się zdecydowałem. Na co oczywiście się zgadzam, i akurat może ktoś będzie tej historii potrzebował. Taką też mam nadzieję, maju i jestem o tym przekonany. Myślałam o nadesłaniu mojej opowieści wcześniej, ale szczerze mówiąc, trochę się bałam. Przez wszystko, co mi się w życiu zadziało, mam ogromny problem z opowiadaniem o swoich uczuciach. Ale moi bliscy bardzo, bardzo mi pomagają i pomyślałem sobie, że ten mail to taki mój kolejny krok do przodu. Może, żeby nic nie spoilerować, przejdę od razu do opowieści. Zanim zacznie się dramat, krew, pot i łzy, może wprowadzić trochę kontekstu. Moje życie zaczęło się naprawdę bardzo dobrze. Właściwie trudno o lepszy start. Wspaniali kochający rodzice Dobre, sprzyjające rozwojowi środowisku i cóż, no nie oszukujmy się, pieniądze, dużo pieniędzy. Moja rodzina była jedną z tych, które po prostu było stać, i na większość rzeczy mogliśmy sobie pozwolić. Od najmłodszych lat przedszkole, a potem prywatna podstawówka, kursy językowe, tenis, rodzinne wakacje za granicą, razem z siostrą nie oszukujmy się, miałyśmy wszystko. I trzeba tu dodać, że rodzice osiągnęli to po prostu uczciwą, ciężką pracą. Taty nie sposób było zobaczyć w weekendy, bo wciąż przysiadywał w pracy, a mama piła się po stopniach kariery, choć zaczynała w małej wiosce z czterema domami na krzyż. Ale muszę dodać jeszcze jedno. Nie byliśmy wierzący. Oczywiście obie z moją młodszą siostrą zostałyśmy ochrzczone, a potem poszłyśmy do komunii, ale do kościoła właściwie chodziło się tylko, jak jechaliśmy w odwiedziny do babci. Koncept Boga Ojca był raczej czymś, co gdzieś tam sobie egzystuje, ale nie zaprząta nam w ogóle głowy. Kiedy rozpoczęłam naukę w podstawówce, rodzice postanowili kupić dom. Wprowadziliśmy się do niego, kiedy miałam jakieś 8 lat. Choć nie był jeszcze skończony, ale wszystko zapowiadało się dobrze. Rodzice wzięli jakiś mały kredyt, bo mimo tego co mówiłam, to jednak my iPhone'a nie wynaleźliśmy. Więc kupić dom w mieście od ręki byłoby trochę ciężej, no i powoli go sobie spłacali. Ale jak w każdej dobrej historii musi przyjść moment, kiedy wszystko się rypnęło. W ogromnym skrócie. Urząd nie przesłał nam dokumentów, a ta omyłka kosztowała ich, nie wiem, z 200 zł, nas za to wypowiedzenie kredytu i oddanie jednorazowo kwoty, której oczywiście od tak nie mieliśmy, co jasne. W tym samym czasie okazało się, że zostaliśmy oszukani przez dewelopera, który był wielkim kanciarzem, i nie mamy ani pieniędzy, którymi płaciliśmy za dom, ani domu, bo brakuje nam dokumentów. Równolegle tata został wykołkowany przez kolegów z pracy i firma, którą budował od zera, po prostu przepadła. Takie od zera do bohatera, tylko że na odwrót, od bohatera do zera. Miałam wtedy 12 lat. Więc oczywiście nie wiedziałam tego wszystkiego, o czym teraz piszę. Ale widziałam, że nagle dalsza rodzina się od nas odwraca. Słyszałam kłócących się rodziców, płaczącą mamę i po raz pierwszy w moim życiu słowa: nie możemy sobie na to pozwolić. Nie mamy pieniędzy. Musieliśmy się wynieść z domu z dnia na dzień. Wchodziłam wtedy w słynny okres dojrzewania, więc przeżywałam wszystko o wiele mocniej, choć nie miałam pojęcia co tak naprawdę się dzieje. No i zrobiłam wtedy coś bardzo głupiego. Logika mojego dziecięcego umysłu była taka: jest ciężko, Rodzice się kłócą bardziej niż zawsze, no i nagle nie ma pieniędzy. No to chyba ostatnie, czego potrzebują, to słyszeć, jak się użalam, no więc ja zachowam to wszystko dla siebie. No i po prostu przestałam rozmawiać o uczuciach. Nigdy nie mówiłam, jeśli było mi smutno i źle. W towarzystwie znajomych, kiedy proponowali na przykład wyjście do kina, odpowiadałam wymówkami, że nie mogę, bo już coś robię i tak dalej. W rzeczywistości po prostu nie chciałam prosić rodziców o pieniądze. Oczywiście miałam nagłe wybuchy, bo nie da się tak wszystkiego trzymać w sobie i przy jakiejś tam byle okazji, no po prostu nie wytrzymywałem. Dzisiaj wiem, że zrobiłam sobie wtedy ogromną krzywdę, ale dziecięcy umysł myśli zupełnie inaczej. Ale na szczęście to nie koniec tej historii. Minął jakiś rok i poszłam do gimnazjum. Zmieniło się trochę środowisko, ale przez wszystko co się u mnie działo, nie bardzo się umiałam w nim odnaleźć. W każdym razie, w mojej klasie była jedna dziewczyna, która mieszkała dosłownie dwie minutki od naszego nowego mieszkania. Jej rola będzie zaraz dość istotna. Był taki jeden dzień, kiedy się okropnie popłakałam przy śniadaniu. Wydawałoby się bez żadnego powodu, chociaż oczywiście powód był tylko schowany. Skrywane emocje, brak kogoś, z kim można by porozmawiać, jak zwykle nie chciałam, żeby moja mama mnie zobaczyła w takim stanie, więc wyszłam z domu, mówiąc, że idę na spacer. Czułam się okropnie. Szkoda gadać w ogóle. I wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl, no to może pójdę do kościoła i się pomodlę. Była to bardzo dziwna myśl dla kogoś, kto ostatnio z Bogiem gadał na pierwszej komunii chyba. Ale najwyraźniej tonący, jak wiadomo, brzytwy się chwyta. Poszłam więc do kościoła i pociągnęłam za klamkę. Hmm, zamknięte. Może sobie ojciec wyobrazić, co pomyślałam. Naprawdę serio? Ja w końcu przychodzę, a ty mi zamykasz kościół, no po prostu wspaniale, jesteś wspaniały. Odeszłam więc, zirytowana, i jakieś parę metrów dalej dostrzegłam koleżankę z klasy, o której wam wcześniej wspominałam. Z Julką nie znałyśmy się za bardzo. Siedziałyśmy razem w, w długiej ławce, ale nawet nie koło siebie. Ale zobaczyła mnie no i pomachała. Oczywiście nie miała pojęcia, że coś jest ze mną nie tak. Byłam już bardzo dobrze wprawiona w ukrywaniu emocji. Odmachałam i podeszłam pytając, co ty tutaj robisz. Odpowiedziała, że jest Marianką i właśnie wraca ze spotkania. Tak jak wspominałam, mieszkałyśmy prawie koło siebie, więc zaczęłyśmy wracać razem. Gatka matka wiadomo o niczym, ale nagle coś mi się stało, po prostu coś pękło we mnie. Miałam takie poczucie, że już po prostu dłużej nie dam rady. Spytałam ją tylko, Jula, a ty się do domu spieszysz? Odpowiedziała, że nie. No i wtedy się po prostu rozpłakałam i rozbaczałam jak głupia. Siadła ze mną na ławce, objęła i o nic nie pytała. A ja nie powiedziałam w sumie nic konkretnego, bo sama nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ale była chyba pierwszą osobą, przy której opuściłam gardę. I wtedy zaczęłyśmy się przyjaźnić. Okazało się, że Jula jest niezwykle wierzącą osobą. Pokazała mi ogromną miłość i pomogła mi znaleźć Boga. To oczywiście nie jest tak, że uwierzyłam tamtego dnia, płacząc jej w ramię na ławce. Ale tamtego dnia wszystko się zaczęło i wierzę, że to właśnie Bóg mi ją posłał, bo minęły już lata od tamtego zdarzenia, a ona ciągle. Ze mną jest. Moi rodzice i siostra nie znaleźli jeszcze Boga. Ale wszystko, co się zdarzyło, bardzo nas zjednoczyło. Finansowo nadal wszystko trochę leży, to fakt. Ale mamy tyle, ile potrzebujemy. Rodzice mają teraz prawdziwych przyjaciół, bo wiedzą, kto się od nich nie odwrócił. No i dalej są ze sobą i sami twierdzą, że gdyby nie to wszystko, co się zdarzyło, dzisiaj może te różnice między nimi by ich rozdzieliły, może by się w sumie nawet rozwiedli. Ale coś takiego zupełnie zmienia perspektywę i pozwala zrozumieć, co jest najważniejsze. Nie wiem, czy kiedyś znajdą Boga. Oczywiście mam taką nadzieję, no i za to się modlę. Ale nawet jeśli nie, to ja wierzę. A powiedziane było w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, trzydziesty werset, uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. No to czekam. Mój największy życiowy dramat to coś, za co jestem najbardziej wdzięczna. Czasem Bóg działa w niezrozumiały sposób, ale trzeba mu zaufać, że tak właśnie musi być. To nie jest łatwe. No ale przecież kochający ojciec nigdy nie da nam na barki więcej niż możemy znieść. Trochę się nagadałam, napisałam. Nie, maja, w sumie nawet nie bardzo. Ale to chyba w ojca stylu. Może ktoś będzie szukał nadziei w ciemności i mu to pomoże. Do usłyszenia w ojca filmikach maja. Kochana Maju, bardzo dziękuję Ci za Twoją opowieść sprzed lat, sprzed dwóch lat, chociaż myślałaś, że będziesz czekała 100 tysięcy lat, aż tyle nie. Bardzo dziękuję, bo to jest historia cudowna na początek adwentu. Koleś, dlaczego tak mówię? Bo chciałbym Wam o dwóch rzeczach tu opowiedzieć w tym moim, pewnie nikomu niepotrzebnym komentarzu. Zobaczcie, Koleś, na czym polega adwent, czyli de facto tak, czekanie na, albo raczej przygotowywanie się na, na wspomnienie narodzin Pana Jezusa. Zobaczcie, Adwent jest, kochani, cały skoncentrowany, cały się kręci wokół Pana Jezusa, czyli Boga wcielonego, nie? Boga, który się objawił w człowieku. Kochani, to jest historia właśnie o spotkaniu Boga w człowieku. Zobaczcie, jak wymowne jest to, że Maja poszła szukać Pana Boga w kościele i tam go nie znalazła. Uwaga, proszę mnie teraz dobrze zrozumieć, żeby ktoś znowu z tego nie wyciągnął jakiegoś dziwnego wniosku, tak, że mówię, że Pana Boga w kościele nie ma. Nie, nie o to mi chodzi oczywiście. Kochani, zobaczcie, Pan Bóg do niej przyszedł w ten sposób. Że nie spotkała go w kościele w sensie w budynku, nie spotkała go, nie wiem, na mszy świętej, nie spotkała go w liturgii jakiejś w księdzu, nie spotkała go gdzieś tam, że tak powiem, w takich kościelnych sprawach. Tylko spotkała go w koleżance, przed którą się rozpłakała, bo już nie miała siły, a ta koleżanka ją utuliła. Uwaga, ta koleżanka to był Bóg. W tej koleżance objawiła się miłość Jezusa, oczywiście przez miłość tej koleżanki. Gdyby nie ta kochana, cudowna tak, Julka, która wtedy ją objęła, która ją przyjęła, która przyjęła jej łzy i zauważcie, nawet nic nie pytała, nie? a też Maja nie była w stanie wiele powiedzieć, to nie chodziło o słowa, tylko samo to, że ktoś kogoś przyjął, ktoś zobaczył, tak jak Maja, bardzo lubię to słowo, które napisała, opuściła gardę wreszcie, tak? Koni, ludzie opuszczą gardę, jak spotkają kochających ludzi. Kanie, jeżeli chcecie się dobrze w tym Adwencie, że tak powiem, zająć sobą, to bądźcie dla innych Jezusem. Ja Wiemy, że oczywiście sami potrzebujemy różnej pomocy, sami potrzebujemy różnego nawrócenia. Też pewnie byłoby dobrze, żeby różne rzeczy w nas się odmieniły. To jest w ogóle wszystko jasne i oczywiste. Ale koń, wcielenie, w sensie świętowanie wcielenia, jest tak naprawdę yy, też jakby stanie się pośrednikiem dla Boga, który potrzebuje naszych rąk, potrzebuje naszych słów, potrzebuje naszych oczu, potrzebuje naszej miłości i wiem, że to, co teraz powiem, to będzie wyświetlane, bo pewnie to słyszeliście już tysiące razy, ale u mnie w parafii, wiem, że tak jest w wielu parafiach, u mnie w parafii, kiedy remontowali oprócz głównego kościoła, takiego wybudowanego dosyć tam niedawno, jest taka stara kaplica, która była pierwszą kaplicą parafialną, kiedy nie było jeszcze takiego dużego kościoła, tam jest teraz kaplica adoracji w tej starej kaplicy i tam, jak ją remontował proboszcz, który tam do nas przyszedł już tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, to był taki krzyż pana Jezusa, który oczywiście, jak to często się zdarza, niestety był połamany. Nie był tak połamany, że nie miał rąk. I to oczywiście jest taka historia, która jest znana też w innych kościołach. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest, że tak powiem, ewenement myszkowski. Ale pod tym jest taka tabliczka, gdzie jest pan Jezus bez rąk, jest jego korpus, tylko nogi, głowa. Natomiast nie ma rąk. Jedna jest trochę bardziej ułamana, druga trochę mniej. I tam jest napisane: Nie mam już rąk, potrzebuję twoich. I to jest dokładnie to, to są święta wcielenia. Julka stała się rękami pana Jezusa względem, względem Mai, i to jest coś bardzo, bardzo pięknego, co zrobiła. I naprawdę bardzo warto sobie myśleć, gdzie możecie takimi rękami się stać, gdzie możecie yy, yy, takimi rękami, taką miłością przyjść do drugiego człowieka. Bo bardzo możliwe, że Bóg właśnie tak chce do kogoś przyjść. Jeżeli w was tego nie znajdzie, to może nie będzie miał innego sposobu, bo, bo On nas do tego potrzebuje. Kochani, gdybyśmy Adwent tak przeżyli, w takim sensie tak szukali, nie? Yy, w drugim człowieku, Pana Jezusa i dawali mu się też jakby jako Pan Jezus dla drugiego człowieka, to byłoby piękne. Kochani, druga rzecz, taki trochę może inny punkt, ale on mi się to bardzo rzucił w oczy w tej historii, to jest w ogóle ważna rzecz. Zobaczcie, ko, często rodzice, nie, chcąc chronić dzieci przed takimi różnymi trudnościami i kłopotami, właśnie możemy spowodować coś takiego, jak tutaj, nie. Ja wiem, że to oczywiście nie była wina rodziców, żeby to było jasne. Ja, broń Boże, nie, nie oskarżam ich tutaj, że to oni to spowodowali. Ale zobaczcie, umysł dziecka właśnie tak działał, tak, jakby reakcją Mai, kiedy się zaczęły kłopoty w domu, tak okazało się, że nie ma pieniędzy, widziała, że rodzice się kłócą, no to pomyślała, tak często myśli dziecko, nie będę im dokładać jeszcze trudności, nie, i jakby się schowała, zamknęła się z tym. Kani, umiejętność dobrego rodzica polega również na tym, żeby nieustannie stwarzać swojemu dziecku taką przestrzeń do tego, żeby się jakby nie, nie musiało chować z czymś. Ja wiem, że oczywiście, kochani, nie możemy na dzieci przerzucić, nie wiem, wszystkich naszych problemów czy trudności. Wiadomo, że one tego nie udźwigną. Ale w takich momentach, na przykład, jak coś się sypie, bo rodzice często mówią, no to tak się zachowujmy, żeby dzieci nie zauważyły. Kochani, dzieci zawsze zauważą. Jak ja często słyszę od rodziców, że do mnie przychodzą, bo są jakieś tam na przykład konflikcie rodzice. Nie wiem, że tu w tej historii już nie ma o tym mowy, ale chociaż trochę jest kłótni. Ale jak na przykład jest taki moment, że rodzice się prawie, że rozstają, mówią, no ale tak przed dzieckiem tak udajemy, w sensie jakby nie, nie chcemy, żeby ono cierpiało. I on mówię ludzie, przestańcie się oszukiwać. Dziecko na milion kilometrów wyczuje, że między wami coś jest nie tak. I uwaga, wtedy trzeba nie udawać, kochani, tylko usiąść z dzieckiem i powiedzieć: Słuchaj, Wiadomo, że nie we wszystko go wprowadzimy, nie? To nie chodzi o to, że mówię na dziecko, teraz narzucać nasze, nasze kłopoty, ale powiedzieć, słuchaj, tak, nie wszystko jest łatwo, ale damy sobie radę. Też prosimy cię, żebyś się nie chowało. Jak czegoś potrzebujesz, to mów. Jak coś ci się nie podoba, to nam o tym opowiadaj. Pełna transparentność, kochani. Bo inaczej właśnie może się stać tak, jak u naszej kochanej Mai, nie? Że dziecko, zobaczcie, w najlepszych intencjach, nie? Bo ono nie chce dokładać rodzicom... Dodatkowych kłopotów. No właśnie, chowa się, zamyka się. No na szczęście była ta Julka, która jakoś stała się tym przełomem, nie? I to bardzo piękne. Kochani, nie, nie bójmy się. Ja wiem, że my to robimy, bo chcemy kogoś chronić, nie? Nie będę mu tego mówił. Kochani, mówię, tym bardziej, że chodzi o dzieci, one to zaraz wyczują. Mogą nie wiedzieć o co chodzi, ale one i tak to wyczują i się po prostu pozamykają, bojąc się tych trudnych sytuacji. Lepiej stanąć jakby w pewnym świetle względem tej sytuacji, niż udawać, że nic się, nic się nie dzieje. Kochani. Taka historia na początek Adwentu, historia o Bogu, który się w człowieku objawił. Pewnie jeszcze w Adwencie inne, podobne historie sobie poczytamy, żeby sobie nadać jakiś charakter właśnie Adwentowi, czyli temu przejawianiu się Boga, pana Boga w człowieczeństwie. Jak to pisał w jednym komentarzu wcześniej, jeżeli pamiętacie, to są prawdziwe rekolekcje z człowieczeństwa. I właśnie o to chodzi. Kochani, to tyle na dzisiaj. Skoro się oczywiście spotkaliśmy w pierwszą niedzielę adwentu, to się już łatwo domyślacie, że przez cały adwent nadal będą historie. Na pewno za jakiś czas będzie przerwa. Możliwe, że w styczniu, bo ja też w styczniu wyjeżdżam poza Europę. Więc możli mogę mieć jakieś trudności, ale zobaczymy. Póki co się spotykamy w historiach. Mam nadzieję, że one Wam służą. Ciągle jakoś ich tam słuchacie, więc chyba tak. Yy... No i tyle na dziś. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam Was bardzo, Was pozdrawiam. Tule Was, jeżeli tego słuchacie wieczorem, na dobranoc i do usłyszenia za tydzień, miejmy nadzieję. Z Bogiem wszystkiego dobrego.